czwartek, 24 października, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Służby wkroczyły do Urzędu Marszałkowskiego. Wicemarszałek województwa śląskiego został zatrzymany przez CBA. Dzisiaj śledczy prowadzą czynności z jego udziałem. Urząd na razie lakonicznie odnosi się do sprawy. Łukasz Kądziołka. Do zatrzymania w Urzędzie Marszałkowskim województwa śląskiego doszło wczoraj. Służby potwierdzają, że na polecenie Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach CBA zatrzymało Bartłomieja S. To wicemarszałek województwa śląskiego. Czynności z jego udziałem rozpoczęły się wczoraj i są dziś kontynuowane. Z tych też powodów do zakończenia czynności procesowych i podjęcia decyzji związanych z zastosowaniem środków zapobiegawczych nie jest możliwe udzielanie szerszych informacji, odpowiada Prokuratura Krajowa. Służby nie podają ani powodu zatrzymania, ani nie przekazują informacji o zarzutach. Sprawę bardzo lakonicznie komentuje Urząd Marszałkowski. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego współpracuje ze służbami, przekazując wszelkie informacje. Z uwagi na prowadzone postępowanie nie jestem w stanie udzielić dalszych informacji. Jak zapewnia rzecznik prasowy, działania organów ścigania nie wpływają na funkcjonowanie urzędu. Bartłomiej S. został wicemarszałkiem w maju tego roku. Wcześniej polityk Platformy Obywatelskiej pełnił funkcję wiceprezydenta Częstochowy. Odłów nutrii w Rybniku wstrzymany do końca tego roku. Taką informację przekazała Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W przyszłym roku mają być wznowione działania, tak by ten gatunek zniknął całkowicie ze środowiska. Paweł Jędrusik. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zabrała głos w sprawie eliminacji nutrii, a także tworzenia azylii dla nich. Działania dotyczące odłowu tych zwierząt zostaną wstrzymane do końca tego roku. Nie oznacza to, że dalsze działania w zakresie odłowu i eliminacji nutrii nie będą podejmowane. Od przyszłego roku te działania zostaną ponowione, tak aby ten gatunek ostatecznie zniknął ze środowiska. GDOŚ przypomina, że nutria jest obcym gatunkiem inwazyjnym, który wyrządza dużo szkody. Zwierzęta te są eliminowane w innych krajach. Dla przykładu, we Francji zabija się ich 400 tysięcy rocznie. Zdaniem GDOŚ konieczne jest szybkie podjęcie działań w tej sprawie, póki populacja jest stosunkowo niewielka. Nutrie nie pochodzą tu, stąd, nie występują tu naturalnie. Wszystkie te populacje wzięły się z zaniedbań ze strony człowieka. Pierwszych polegających na ucieczce do środowiska, czy po prostu zwykłym porzuceniom tych zwierząt. Obecnie w Rybniku dwa podmioty mają zgodę GDOŚ na utworzenie azylu dla tych zwierząt. Ośrodek jest w trakcie budowy. Prace idą bardzo szybko, natomiast tutaj zaznaczam, że nawet jeżeli byłby ukończony, to nutrie, które są pod naszą opieką, nie mogłyby tam jeszcze trafić. Bo te muszą być najpierw wysterylizowane, a wcześniej muszą przejść kwarantannę. Jak wygląda jazda po pijaku? Rzadko się zdarza, że możemy zobaczyć zarejestrowane wyczyny kierowców po spożyciu. Policja udostępniła właśnie zapisy z monitoringu, na których dokładnie widać, co robią promile z percepcją prowadzącego auto. Do obu zdarzeń doszło w ostatnich dniach w Chorzowie. Do pierwszego w minioną niedzielę około 1 w nocy. Kierujący Mercedesem jadąc ulicą Katowicką nie zauważył robót drogowych i o mały włos nie wpadł do głębokiego wykopu. Co ciekawe, cała sytuacja wydarzyła się praktycznie na oczach policjantów. Badanie wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. 22-latek nie miał też prawa jazdy. Drugie ze zdarzeń jest z poniedziałku. Na skrzyżowaniu Katowickiej i Dąbrowskiego kierowca Toyoty przejechał na czerwonym i omal nie zderzył się z radiowozem drogówki. 50-latek z Jaworzna miał w organizmie prawie 0,5 promila. Prowadzenie pod wpływem alkoholu może być wykroczeniem albo przestępstwem. W przypadku przestępstwa stężenie alkoholu przekracza 0,5 promila. Wtedy kierujący podlega karze więzienia do 3 lat. Do tego dochodzi zakaz prowadzenia pojazdów. Podobne konsekwencje czekają kierowców pod wpływem narkotyków. Kierowcy, którzy używają Google Maps, zapewne zauważyli już pewną zmianę w nawigacji. Po latach z aplikacji zniknął głos Jarosława Juszkiewicza. Został zastąpiony przez sztuczną inteligencję. Paweł Jędrusik. To już drugie pożegnanie Jarosława Juszkiewicza ze słuchaczami nawigacji. Byłem głosem Google Maps przez 15 lat. Dziękuję Wam za miliony kilometrów, które przejechaliśmy razem. I za te wszystkie niezwykłe miejsca, które wspólnie odkrywaliśmy, gdy czasem wyprowadzałem Was na manowce.
Pierwsze było w 2020 roku, ale po wielu protestach głos dziennikarza z Katowic przywrócono. Teraz ponownie doszło do zmiany. Co ciekawe, zdarzenie zbiegło się w czasie z głośną sprawą dotyczącą krakowskiego radia, w którym mieliśmy usłyszeć dziennikarzy, którzy są wytworami sztucznej inteligencji. Twórcy tego pomysłu, którzy mu przyklasnęli, zapomnieli o bardzo ważnej rzeczy. W radiu nie są najważniejsi szefowie, dziennikarze i twórcy tego programu. W radiu najważniejszy jest słuchacz. A tutaj słuchacz jest po prostu oszukiwany. I o ile w przypadku Google Maps do celu zapewne dojedzie, a i newsy w radiu być może będą prawdziwe, to będzie im brakowało czegoś, czego nie da się stworzyć za pomocą komputera, duszy i emocji. Przygotowania do szczepienia w toku. Nie wszyscy są przekonani do przyjmowania nowego preparatu przeciwko COVID. Darmowe szczepienia na koronawirusa są zalecane w pierwszej kolejności konkretnym grupom pacjentów i mają rozpocząć się jutro. Łukasz Kądziołka. Zdania pacjentów są jak zwykle podzielone. To dziękuję. Ja odchorowałam, proszę pana, tydzień po pierwszym szczepieniu. Szczepionkę łatwo przyjęłam, także nie, bardzo się cieszę, że jest ta szczepionka. Niezależnie od tego, czy ktoś jest przekonany do szczepień przeciwko koronawirusowi, czy też ma obawy, jutro będzie można przyjąć nowy preparat. Szczepienia będą wykonywane w aptekach i przychodniach. Nowy preparat Spikevax JN1 to jednodawkowa szczepionka, która będzie w pierwszej kolejności podawana osobom w wieku 12 lat i starszym. Będą takie fiolki 10-dawkowe, czyli musimy zapisać na jeden termin minimum 10 osób, prawda, żeby tą fiolkę otworzyć, 10 dawek zaszczepić i nic nie wyrzucić. Lekarze zalecają szczepienia przeciwko COVID-19 osobom, które mają duży kontakt z innymi ludźmi. Mowa na przykład o nauczycielach czy pracownikach służby zdrowia. W grupie ryzyka znajdują się osoby w wieku powyżej 60 lat i pacjenci z chorobami współistniejącymi. Szczepienia przeciwko COVID-19 będą przeprowadzane na podstawie e-skierowania, a zapisy będą prowadzone przez internetowe konto pacjenta lub bezpośrednio w punkcie szczepień. Jeszcze dzisiaj nie jest możliwe zapisanie się na szczepienie, ale w piątek rano opublikowana ma zostać pełna lista punktów. Niekontrolowany rozrost miast, chaotyczna zabudowa, nadmierne wykorzystanie gruntów. To zaledwie kilka powodów, które doprowadziły do reformy systemu planowania przestrzennego. Już od 2026 roku zaczną obowiązywać nowe uwarunkowania planistyczne. Jak wpłynie to na tworzenie planów i z jakimi wyzwaniami będą musieli się zmierzyć architekci, urbaniści i samorządowcy, sprawdzaliśmy podczas konferencji Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP i Akademii Śląskiej. Karolina Komada. Nowy sposób planowania przestrzennego, czyli tak zwany plan ogólny, ma umożliwić każdej gminie zrównoważony i harmonijny rozwój. Plany ogólne będą regulowały takie podstawowe, zupełnie podstawowe parametry jak funkcja, no i kilka parametrów budowlanych i one dopiero będą miały przeniesienie na decyzję o warunkach zabudowy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Plany ogólne mają mieć wpływ nie tylko na rozwój miast, ale także na ich bezpieczeństwo. Pokazało długofalowe planowanie i realizacja zbiornika w Raciborzu retencyjnego, ale i ten negatywny, gdzie w Kotlinie Kłodzkiej zalane zostały obszary, które nie powinny być zabudowane, a ignorowano po prostu planowanie i zabudowywano tereny retencyjne. Choć na ten moment działają tylko przepisy przejściowe, to gminy i tak muszą już tworzyć nowe plany. W całym województwie śląskim dopiero 113 gmin podjęło uchwały o przystąpieniu do ich stworzenia. Są to m.in. Katowice, Chorzów, Gliwice czy Ruda Śląska. Czasu za dużo nie ma. Najwięcej problemów będą miały mniejsze gminy. One po prostu nie mają pieniędzy. Te opracowania są jednak dosyć kosztowne. Te wszystkie analizy fizjograficzne, które należy zrobić, no to gminy zawsze na tym oszczędzały. To ja nawet dla mnie było niewiarygodne, że w tej chwili obowiązują jeszcze w kilku gminach plany z 98 roku. Proces jest kosztowny i czasochłonny. Brakuje także osób do wykonywania nowych planów, a te muszą być gotowe do końca grudnia 2025 roku. Osób w Polsce, które są w stanie robić tego typu dokumenty, jest zdecydowanie za mało. Większość pracowni urbanistycznych, które kojarzę, już w tej chwili wyczerpała swoje moce przerobowe, także wiele gmin ogłasza przetargi na zrobienie tych nowych dokumentów i właściwie nie mają w ogóle ofert, zero ofert.
Nowe przepisy nie tylko wpłyną na władze samorządowe, wojewódzkie czy na architektów i urbanistów. Dotyczyć będą też środowiska akademickiego. Z tego względu w Akademii Śląskiej zorganizowano konferencję naukową o przyszłości polskich miast. To właściwie nowe rozdanie narzędzi planistycznych, bardzo mocno zalgorytmizowane, bardzo cyfrowe. Musimy reagować na to zarówno jako środowisko architektów, planistów, ale też jako środowisko badaczy, środowisko nauczycieli akademickich. Musimy uczyć tego studentów, będą to obowiązujące zasady. W związku z tym taka konferencja jak ta dzisiejsza daje nam szansę lepiej zrozumieć, co ustawa w sobie kryje, jakie zagrożenia, jakie szanse. To największa i jedyna reforma planistyczna od 20 lat. Zacznie obowiązywać w styczniu 2026 roku. Uruchomiony zostanie także rejestr urbanistyczny, który zapewni publiczny i bezpłatny dostęp do planowania przestrzennego. Człowieczeństwo, braterstwo, poświęcenie, pomoc Żydom w okresie II wojny światowej. To hasło Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej człowiekowi, który w czasie wojny uratował kilka tysięcy Żydów i polskich uchodźców. Mowa tu o Henryku Sławiku, o tym kim był i co osiągnął. Karolina Komada. Radny Rady Miejskiej Katowic, działacz społeczny i polityczny, swoją determinacją uratował dziesiątki tysięcy osób. Henryk Sławik. W tym roku obchodzona jest 130. rocznica urodzin i 80. rocznica śmierci. Obchodzona jest także 50. rocznica śmierci Józefa Antala. Z tej okazji zorganizowano okolicznościową konferencję. To były niebywałe postacie, które odważyły się walczyć systemem totalitarnym ówczesnego świata, II wojny światowej i postawiły wyzwanie, żeby uratować Żydów, którzy przez pewien okres czasu na Węgrzech czuli się bardzo bezpiecznie. Poprzez akcję, którą stworzył Henryk Sławik i Józef Antel, uratowało się 5 tysięcy Żydów. Ta pomoc dla Żydów była robiona oczywiście w sposób bardzo zakamuflowany. Początkowo Henryk Sławik dokonał grabieży polskich paszportów z zamkniętej ambasady polskiej w Budapeszcie, czyli to już jest taki element filmu akcji thrillera wojennego. I następnie te paszporty były przydzielane uchodźcom węgierskim. Staramy się tą pamięć przywracać. W Katowicach nam się to udaje. Jest plac Antala i Sławika, jest pomnik poświęcony tym dwóm postaciom. Jest tablica pamiątkowa na kamienicy, w której kiedyś Sławik mieszkał. Uczymy o tych dwóch postaciach także młodzież naszego miasta. Chcemy też pokazywać to bohaterstwo Sławika, bohaterstwo Antala, też ich wielką, niesamowitą przyjaźń. To byli dwaj przyjaciele. I pokazywać to po to, żeby wskazywać na te dobre postawy. Henryk Sławik mieszkał w Katowicach przez ponad 20 lat. Konferencja Człowieczeństwo, Braterstwo, Poświęcenie zakończy się jutro w Panteonie Górnośląskim. Taki był czwartek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.